Ja jestem w tej chwili w Sosnowcu na ulicy 3 Maja i będę chciał jechać do ulicy Naftowej. Aby jechać do Naftowej, tutaj przez Rondo Praw Kobiet w centrum Sosnowca powinienem pojechać prosto. Tak też jadę. Tutaj oczywiście zjeżdżam w ulicę Tępińską. Natomiast sama Naftowa aktualnie jest w remoncie, czyli będę musiał do Naftowej jechać objazdem. No i tutaj już pojawiają mi się oznaczenia objazdu. Zjeżdżam oczywiście z ronda. Powinienem skręcić w lewo w ulicę Mierosławskiego. Jednokierunkową. No i jedziemy do samej Naftowej zgodnie ze wskazaniami objazdu. Jak widzimy, objazd prosto. Zaczyna mi się droga dwukierunkowa. Zwróćcie uwagę, tutaj przejazd dla rowerów z jednej strony na drugą. Tutaj droga dwukierunkowa do tego marketu. Cały czas jadę prosto, bowiem tutaj przy skrzyżowaniu z Teatralną nie miałem żadnego oznakowania co do objazdu, więc przyjmujemy, że prowadzi on prosto. No, rowerzysta powinien być na drodze dla rowerów po mojej lewej stronie, a nie tutaj. Jeszcze jedzie, jak widzimy, spacerowo. Tablica z objazdem zniszczona, spadła, nie poprawił nikt, ale objazd tutaj jest w lewą stronę. Jeżeli stąd się rozejrzymy, poszukamy tej tablicy, to po lewej stronie będziemy widzieć tę tablicę, która nam nakazuje skręcić w prawo w ulicę Jagiellońską. Szukamy dalej sobie oznaczeń, gdzie ten objazd jest. Na razie, jak wspomniałem, objazdu nigdzie nie widzę, więc przyjmujemy, że jedziemy prosto. Ta piesza stała dość daleko od przejścia, dlatego też uznałem, że ona nie zamierza przechodzić. Ostatecznie ona przeszła przez drogę, natomiast jechałem w sposób taki, aby móc ją swobodnie obserwować. Gdyby zrobiła krok do przodu, to byśmy się oczywiście zatrzymali, ustąpili takiemu pieszemu. Natomiast tak jak mówię, stała mniej więcej na środku chodnika. Gdyby podeszła troszkę bliżej, dałaby mi sygnał, że ona ma zamiar przechodzić, więc ja bym się wtedy zatrzymał, aby takiego pieszego przepuścić. Zbliżamy się do ronda na końcu ulicy Jagiellońskiej. Ciekawe, w jaki sposób nas tam poprowadzi objazd. Nie mamy żadnej informacji na temat objazdu. No więc tabliczki się skończyły. Natomiast tutaj jak najbardziej jedziemy w prawo, jedziemy pierwszym zjazdem. No, oczywiście tutaj
zatrzymam się tak, aby zostawić możliwość wyjazdu z osiedla, więc nie ma potrzeby, żebym podjeżdżał do przodu. Stoimy w związku z zamkniętym przejazdem kolejowym. W sumie tak się zastanawiam, czy jest sens podjechać do przodu, zostawić miejsce również dla wjeżdżających do osiedla. No nie ma, tak bym wystawał, zastawiłbym troszeczkę ten wjazd, tak więc myślę, że to miejsce jest dobrym miejscem do tego, aby oczekiwać na otwarcie rogatek. A otwarcie rogatek może troszkę potrwać. Oczywiście to nie jest tak, że gdyby nie objazd, to nie stałbym na przejeździe kolejowym, bo w ciągu ulicy Dęblińskiej, jadąc do ulicy Naftowej, tam również mamy przejazd kolejowy i to jest ta sama linia kolejowa, która biegnie tutaj, więc też to zatrzymanie pewnie tam by było. Pewnie, no wiadomo, nie w tym samym momencie, ale to nie jest tak, że przez to, że przyjechaliśmy tutaj, to musimy stać na przejeździe, bo znając życie, pewnie i takie głosy gdzieś by się pewnie mogły pojawić. Jedzie pociąg osobowy. Pociąg przejechał, rogatki się otwierają. Ja przypominam, że za sygnał czerwony możemy wjechać dopiero w momencie, kiedy ten sygnał zgaśnie. To, że nawet rogatki są otwarte, nie znaczy, że możemy tam wjechać. Ja sobie już podjadę, nikt nie wyjeżdża. Oczywiście to, że przejechał pociąg, nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, z upewnienia się, że nie nadjeżdża kolejny. No i objazd mamy w prawo. Ja może nie będę tam się w ten korek pchał, bo nie będę tam miał potem jak wyjechać, więc pojadę sobie w kierunku Mysłowic. Natomiast tutaj bym oczywiście skręcał, chcąc jechać do osiedla Naftowa na ulicę Naftową, oczywiście nakazanym objazdem.